Cześć kochani, witam Was ciepło, serdecznie na kanale Basi to Pasi. Dzisiaj zapraszam na drugą część filmiku o ulubieńcach roku 2022. W ostatnim odcinku, tutaj Wam go podlinkuję, mówiliśmy o makijażu, co z kolorówki się u mnie sprawdziło, a dzisiaj krótszy filmik zdecydowanie, chociaż wiem, że pewnie będziecie nad tym ubolewać, odnośnie pielęgnacji, czyli takie naprawdę creme de la creme, produkty pielęgnacyjne, które w zeszłym roku się u mnie sprawdziły, plus produkty do włosów, bo o nich też i gadżety, o nich też sobie opowiemy, także co? Przygotujcie się do tego filmu, zróbcie sobie coś do picia czy do jedzenia i zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o dzisiejsze produkty, to zaczniemy sobie, może tak przewrotnie, tak jak mam makijaż, to zacznijmy sobie od tego demakijażu. Jeśli chodzi o demakijaż, to zeszły rok był dla mnie przełomowy, ponieważ po konsultacji z dermatologiem, jak się okazało, że mam trójkącik różowaty, odstawiłam olejki do demakijażu, czy też balsamy, które bardzo lubiłam, o czym na pewno wiecie. I stwierdziłam, że powrócę do tej metody płyn micelarny i potem żel. Nie byłam do tego przekonana, ale okazało się, że po prostu trzeba było znaleźć odpowiedni płyn micelarny, bo wiele, z którymi miałam do czynienia, powodowało u mnie podrażnienie, zaróżowienie tej skóry, nie było to przyjemne. I tak naprawdę dwie rzeczy na to wpłynęły. Może zacznę od tej rzeczy przewrotnie trochę od tyłu, czyli od gadżetu. Pierwsza rzecz, która okazała się takim game changer, jeśli chodzi o demakijaż, okazały się to waciki wielorazowego użytku i to też nie wszystko jakie, tylko te od Annabelle Minerals. Jak kupicie sobie ich opakowanie, to w opakowaniu mamy 5 sztuk. Są to waciki takie mięciusie, fluffy, w kolorze w ogóle pięknym, fioletowym, ale już pomijmy ten fakt. Fajne, że one są takie właśnie misiowate, mięciutkie, idealnie się sprawdzają. Kiedy mam makijaż, zużywam dwa takie waciki, czyli najpierw nasączam jeden z jednej strony, przykładam do oka, odwracam, przykładam do drugiego oka, a drugi wacik służy mi do demakijażu pozostałej części twarzy i też szyi. I bardzo fajnie się to u mnie sprawdza, jest to delikatne, nie podrażnia skóry. A jeśli chodzi o płyn micelarny, który chciałabym wyróżnić, no to myślę, że na poparcie moich słów pokażę Wam dwa zużyte opakowania. I to jest ten sam płyn, mianowicie Mixa Expert Skóry Wrażliwej, płyn micelarny przeciw przesuszaniu. Przypadkowo drugi płyn, który chciałam kupić, też chciałam kupić miksy, ale w innym rodzaju, bo oni mają kilka tych rodzajów do różnych skór. Chciałam kupić chyba do cery naczynkowej, ale jakoś źle kliknęłam na drogerii i kupiłam jeszcze raz przeciw przesuszaniu. Natomiast ta wersja bardzo fajnie się u mnie sprawdza. Jest to płyn, który pięknie Wam oczyści skórę, nawet jeżeli nie macie demakijażu, który ściągnie Wam SPF-a bez problemu, nic mnie potem nie zapychało, który ściągnie Wam właśnie makijaż oka, czy mocniejszy, czy lżejszy, czy też ust, także raczej z większością rzeczy sobie radził. Może trochę gorzej z jedną z pomadek tych nowych Maybelline Superstay, tych takich winylek tak zwanych, to nie do końca chciało zejść, ale to jest po prostu bardzo mocna pomadka. Natomiast z innymi rzeczami nie było problemu. No i tak jak mówię, na poparcie mojej opinii, dwa zużyte opakowania. Fajnie, że tutaj mamy 400 ml, więc też na spoko, taki powiedziałabym, dłuższy czas ten płyn mi starczał. Jedyna rzecz, nie sprawdzało mi się, ale to nie wiem, czy to jest kwestia butelki, czy po prostu kwestia wylewania na wacik. Kiedy tak otwierałam i przelewałam na wacik, bo wtedy mi się to wszystko jakoś po butelce leciało. Więc ja za każdym razem, jak z niego korzystałam, to po prostu odkręcałam całość, przykładałam tu wacik i dopiero używałam, także daję Wam znać. Nie ma mocnego zapachu, nic nie podrażnia, oczy nie szczypią, no i co ważne, skóra nie jest przesuszona, rzeczywiście jak mówi producent, i nie jest tak zaczerwieniona, nie jest podrażniona. Ok, kolejna rzecz, którą chciałabym Wam polecić, to chciałabym Wam polecić coś do mycia buzi i tutaj tak naprawdę mam tylko jeden produkt Wam do polecenia, czyli żel do twarzy i jest to produkt, który też zużyłam w dwóch opakowaniach, natomiast mam do pokazania Wam tylko jedno, no bo drugiego gdzieś tam się pozbyłam w międzyczasie, chyba po prostu nie widziałam sensu składować go w denku, wiecie, podwójnie. Ponieważ zużyłam ten produkt już jakiś czas temu, potem już teraz mam inny żel do mycia twarzy, to pewnie nie widziałam sensu składowania, denko już było, chociaż jeszcze jedno Wam wiszę, bo mam, aż się wylewa z szafy tych produktów. W każdym razie to pozostał tylko jeden egzemplarz ze mną, musicie mi wierzyć, że były dwa. I jest to żel od Inni Mini. Zdecydowanie najlepszy żel zeszłego roku i w ogóle chyba najlepszy Ewa, z którego korzystałam, ponieważ jest to żel, który pięknie nie tylko oczyszcza skórę, ale też pięknie ją nawilża. Skóra już jest taka jakby sprężysta, nawilżona, nie jest taka odwodniona.
Żel, który nadaje się stricte też do nie tylko do zwykłej skóry, ale też tej atopowej i który nie szczypie w oczy. Jest to żel, który był ze mną też w trakcie uczulenia kontaktowego, myłam nim usta bez problemu, nawet jak coś się tam dostało, to wiecie, nie było takiego przyjemnego, nieprzyjemnego smaku w ustach, którym myłam oczy i też nic mnie nie szczypało, nic mnie nie podrażniało, także serdecznie Wam polecam, jak tylko macie jakieś problemy z uczulniami kontaktowymi, problemy właśnie z, nie wiem, z nadwrażliwością, ze skórą atopową, przesuszoną, to ten żel jest po prostu rewelacyjny. Do tego jest mega, mega wydajny. Jego naprawdę wystarczy ociupinkę, żeby połączył się z wodą i bardzo ładnie ściąga i makijaż, i oczyszcza Wam skórę. Nie pieni się jakoś, ale nie ma takiego problemu, że nie możecie go wydobyć w ogóle z twarzy, wiecie, jakby na twarzy. Także serdecznie Wam polecam. On ma 100 ml, ale na długo Wam starcza. To Wam mogę powiedzieć. Ja chyba z jednego takiego opakowania korzystałam z 4 miesiące, także naprawdę wow. Serdecznie Wam polecam, też można go obciąć i korzystać dalej, także rewelacja. Nie jest jakiś drogi, bo chyba kosztuje 39 zł w standardowej cenie, a jak wiadomo zawsze można, my kobiety polskie, cebule, można kupić taniej. Skoro już jesteśmy przy oczyszczaniu, to może coś związanego z czystkami i pozbyciem się niefajnych przyjaciół z twarzy, to chciałabym Wam polecić jeszcze żel na wypryski i też ulubień z zeszłego roku. Ktoś się zdziwi, Basia, czemu nie mówisz o tych plasterkach, kosarek, z którymi Cię bardzo kojarzymy i po prostu już zużyłaś jak tiktaki te plastry w zeszłym roku. Tak, zużyłam mnóstwo tych plasterków, dalej je uwielbiam, dalej polecam, natomiast one były w ulubieńcach 2021, o ile mnie pamięć nie myli, więc nie chcę Wam powtarzać tego samego. Natomiast nowy produkt, który w zeszłym roku do mnie zawitał, to jest to produkt od Sylveco. I jest to dokładnie żel na wypryski Aloes. Naturalny produkt z ekstraktem z aloesu do walki z niedoskonałościami skutecznie redukuje wypryski. Głównym składnikiem aktywnym jest olejek z drzewa herbacianego o działaniu normalizującym i przeciwtrądzikowym. Z tym się zgodzę. Ja uwielbiam olejek z drzewa herbacianego, ale już od x lat, chyba nastu, używam olejku Oriflame'u i on ma taką właśnie olejową konsystencję, taką płynną, natomiast to ma konsystencję żelową, zastyga i pięknie Wam minimalizuje te wypryski, ale też ich tak super nie wysusza. Także to jest takie jakby połączenie leczenia, regeneracji z takim nawilżeniem. Coś naprawdę bardzo unikatowego. Jedyne co na to trzeba uważać, no to jak go już tam sobie nałożycie, trzeba poczekać aż on zastygnie i później raczej omilać tą okolicę, jeżeli chcecie posmarować się kremem, ponieważ jeżeli przejedziecie palcem po tym miejscu, no to zrolujecie sobie ten żel. Ale naprawdę Wam go polecam, spokojnie przed spaniem można sobie go zaaplikować, poczekać kilka minut, położyć się i nic Wam na poduszce nie zostanie. On też jest bezbarwny, więc nawet w ciągu dnia, jak się nie malujecie, można z niego korzystać. Ma dość intensywny zapach, to jedyne co, no ale to wszystkie produkty z olejkiem herbacianym, tak, z drzewa herbacianego, taki zapach mają. Okej, no i przechodzimy do tego, co na pewno tygryski lubią najbardziej i na co czekacie, czyli do SPF-ów. I tutaj mam dwa Wam do polecenia, jeżeli chodzi o zeszły rok. Zacznę od pierwszego, który był ok i jak najbardziej bardzo Wam polecam. Świetnie mi się sprawdził właśnie w trakcie uczulenia kontaktowego, a potem porozmawiamy sobie o czarnym koniu zeszłego roku. A mianowicie jest to produkt pierwszy od CeraVe i jest to filtr SPF 25, więc może nie jest jakiś taki wysoki, ale tak naprawdę po prostu na krócej Wam starczy i częściej trzeba go dokładać. To jest jedyna różnica, jeżeli chodzi o te faktory z SPF-em. No, taki trochę wstyd go pokazywać, a z drugiej strony może w ulubieńcach roku właśnie nie, bo widzicie jaką energią z tej tubki cisnęłam, żeby jak najwięcej wydobyć. Jedyne, do czego mogłam się przyczepić w tym produkcie, to może zamiast pompki, to bym rzeczywiście zostawiła tubkę do wyciskania i byłoby to fajniejsze, no bo na końcu ciężko jest wydobyć produkt, kiedy jest ta pompeczka. Na pewno jest to bardzo higieniczne, tak, bo do tego przyciskacie, wydobywacie. No ale to mówię, to jedyna rzecz. 52 ml, produkt bardzo, powiedziałabym, wydajny, delikatny zapach, raczej taki nic niepodrażniającego nozdrzy. No i fajne jest to, że jest to produkt bardzo wydajny, on nawet chyba w nazwie ma, że nawilżający. Bardzo ładnie nawilża, koi skórę, on jest takim plastrem, mogłabym powiedzieć. Posiada też w swoim składzie, ale dobrze pamiętam, ceramidy, niacynamid, jest szansa, że też, ale nie chcę Wam pomylić, na pewno ceramidy. Więc rzeczywiście dla skóry podrażnionej, naczynkowej, z niedoskonałościami świetnie się sprawdzi, no i też ratował mnie sytuację, nie podrażniał, kiedy miałam uczulenie kontaktowe i właśnie zminimalizowałam
totalnie moje kosmetyki, tak, moją pielęgnację, to wtedy bardzo fajnie mi się sprawdził. Także serdecznie Wam polecam. Chyba z 3 miesiące z niego korzystałam, więc naprawdę wydajność spoko. I ostatni produkt, jeżeli chodzi o filtry i w ogóle ostatni, jeżeli chodzi o twarz, który chcę Wam polecić, to jest to coś, z czego korzystam na co dzień, cały czas, mega wydajne, bo to już 3 miesiąc. I coś, co powinno się było pojawić w ulubieńcach listopada zeszłego roku, ale o czym zapomniałam. Wydaje mi się, że po prostu kosmetyki sobie dzień wcześniej szykowałam, o których chcę Wam powiedzieć. A jest to produkt, który no SPF, korzystamy z niego z rana, więc ja chyba korzystałam z automatu, schowałam do szuflady i wiecie, w łazience i poszłam nagrywać filmy, znaczy potem się jeszcze malowałam. I kompletnie o nim zapomniałam, a mianowicie od Yasumi Filtr. Jakie było moje zaskoczenie? Ja ten produkt kupiłam tylko i wyłącznie dlatego, przyznam szczerze, jak taka typowa polska cebula, bo był na promocji. Brakowało mi jakiegoś SPF-a, już mi się chyba kończył ten CeraVe czy jakiś inny i stwierdziłam, że muszę znaleźć coś nowego. Ten wypadał tanio, stwierdziłam, że jest 30, może być, nie ma problemu, też fajna ochrona. Zobaczymy, firmę Yasumi kojarzyłam, ale chyba jeszcze od nich nic wcześniej nie miałam. Stwierdziłam, dobrze, zobaczymy, tak? Do codziennej pielęgnacji. Tutaj mamy codzienny krem do pielęgnacji twarzy i ciała. 100 ml, więc też mi się spodobało, że on jest, powinien być wydajny, że jest większa pojemność, bo zazwyczaj te filtry mają 50 ml. Stówki to nawet nie pamiętam, czy kiedyś miałam taki filtr. I jakie było moje zdziwienie, że tak. Po pierwsze, tutaj jak otworzymy, mamy pompeczkę, więc jest to mega higieniczne. To, w czym ja jestem zakochana po prostu, jeżeli chodzi o ten produkt, to jest to konsystencja. Jest to moja ulubiona zdecydowanie, teraz już to wiem, konsystencja, czyli takiego bardzo lekkiego kremu, nawet powiedziałabym emulsji, bo jak sobie ten krem wyciśniecie, to on jest taki delikatny, taki powiedziałabym bardzo kremowy, ale nie zbity, bardzo lekki. A kiedy go sobie zaczniecie, wiecie, rozpracowywać na tej twarzy, to po prostu to jest taka emulsja, takie mleczko, to się tak szybko robi, tak szybko się wchłania, że nawet możecie sobie napaćkać na jedną stronę dużo i Wam zabieli dosłownie przez 15 sekund i zaraz już tego białego nalotu kompletnie nie widać. On nic a nic tego białutkiego nalotu nie zostawia. Pięknie się wchłania, skóra aż spija ten produkt i jest to produkt, który ma tutaj w swoim składzie też aloes. Jak się okazuje, jednak aloes fajnie na mnie działa. Kiedyś myślałam, że jestem na niego uczulona, ale jednak się myliłam. Pięknie wycisza jakieś zmiany, pięknie powoduje też, że ta skóra się regeneruje, że się goi i też zostawia śliczny glow. To mi się bardzo podoba, że twarz po nim się świeci. No nie każdy lubi ten efekt. Jak nie lubicie, no to nie jest to krem dla Was. Natomiast mi się to bardzo podoba i potem jak nakładam oczywiście po czasie podkład, to to wszystko wygląda tak świeżo, ładnie, zdrowo. Także ja od siebie serdecznie polecam. Do tego ma całkiem przyjemny zapach i ja go kupiłam na promocji za 100 ml, chyba 30 zł, więc moim zdaniem to nie jest dużo. Więc polecam Wam czy czekać na promocję, gdzie go dostaniecie, to między innymi na Hebe, ja tam kupiłam. I teraz chcę Wam polecić jeden produkt do włosów, do pielęgnacji włosów, do pielęgnacji ciała. Nie mam żadnego ulubieńca. Były kosmetyki, które były w ulubieńcach miesiąca, które mi się sprawdziły, ale takie, że już muszę mieć, muszę do tego wrócić, to chyba nie. Jakbym miała coś wyróżnić, to myślę, że wszystkie balsamy od Fluff są naprawdę fajne, balsamy i jogurty, ale nie mam tak, że któryś muszę mieć i koniecznie muszę do niego wrócić. One po prostu wszystkie są dobre. I tyle. Natomiast jeżeli chodzi o produkt do włosów, to też coś, co zawojowało listopadem i grudniem i cały czas jest ze mną. Coś, co podkradam córce, a mianowicie produkt od Yope. I tak, jest to produkt dla dzieci. Jest to łatwe rozczesywanie, ultradelikatny spray do niesfornych włosów dzieci. 99% składników pochodzenia naturalnego. Ja mam gdzieś, że to jest napisane, że dla dzieci, tym bardziej dorosły też może korzystać, skoro dla najmłodszych to się nadaje. Jest to odżywka, jeszcze mi została, ale już z bólem serca. Znaczy już mi się nie chce jej wykorzystywać. Mam jeszcze te odżywki z Gliskóra, z których korzystałam jako nastolatka i po prostu od x lat, już pomijmy od ilu, są ze mną i stwierdzam, że ja je wykopię na zbity pysk, na asfalt i wjedzie to. Fajne, z naturalnym składem, nie obciąża włosów, mogę popsikać na mokre włosy, a później też sobie spsikuję włosy, kiedy już je wysuszę, bo po prostu mi się, wiecie, no teraz jest zima, więc mi się elektryzują, więc sobie przyklapnę później tym sprayem, ale nie mam takiej kluchy, no dzisiaj myłam, potem dwa razy się nim popsikałam i nic się złego nie dzieje.
Do tego pięknie nawilża te włosy. Jeżeli macie niskoporowate i one nie lubią za dużo nawilżenia, to właśnie takie odżywki w sprayu są na plus. Pięknie pachnie, super sprzykiwacz ten spray, bardzo ładnie taka mgiełka się tworzy. Do tego jest wydajny i ja korzystam i córce psikam. No naprawdę rewelacja. 150 ml, cena chyba wyższa niż Bliskóra, właśnie nie jestem pewna, bo on kosztuje jakieś 27 zł, ale można dostać na promocji i on tyle kosztuje w Rossmanie. A w internecie w ogóle kupicie go za jakieś 20 czy 18. Także polecam kupować na Allegro, chociażby w Smakcie. I ostatni ulubieńcy, o których dzisiaj chcę wspomnieć, to będą to szczotki do włosów. I troszkę się nie przygotowałam, przepraszam Was bardzo, ponieważ jest to kupa moich włosów. Ale teraz wchodzę w ten okres taki chyba właśnie przejściowy, zimowy, że trochę więcej ich wypada. I chcę Wam polecić dwie szczotki. Pierwsza szczotka, mam nadzieję, że nie mówiłam o niej w 2021 roku, ale nie pamiętam. Jest to szczotka od Olivia Garden. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Był wielki boom chyba właśnie w zeszłym roku na te szczotki, jakoś na początku. Ja też kupiłam pod wpływem internetu i nie żałuję, ponieważ ona, pomimo że to jest teraz cera we włosach, do tych włosów nie wyrywa, nie szarpie. Do tego, kiedy wróciłam ponownie do suszenia włosów, stwierdziłam, że jednak to jest zdrowsze, żeby te włosy za długo takie wilgotne nie były, to fajnie mi się sprawdza do suszenia właśnie na szczotkę. Ja na tą szczotkę suszę włosy i przez to, że ona jest dziurawa, w sensie tutaj macie ten wylot powietrza, to bardzo szybko i bardzo ładnie te włosy na szczotkę właśnie mogę w dół sobie wymodelować, jeżeli chciałobyście wiedzieć, jak taką fryzurę, o ile to można tak nazwać. No ja mam dwie referencje do fryzury, ale jak chcecie wiedzieć, jak układam te włosy, to dajcie znać też pod dzisiejszym filmikiem, to najwyżej nagram taki film beauty vloga, gdzie Wam też pokażę, jak suszę włosy i jak robię sobie taką fryzurę, bo to wygląda dosyć komicznie na początku, najpierw wyglądam jak lew i dopiero potem te włosy potrafię okiełznać, ale rzeczywiście nauczyłam się robić od ścięcia tej fryzury jakoś fajnie sobie te włosy modelować, między innymi dzięki tej szczotce. To, co jest rewelacyjne, to, że ona ma ten szpikulec, który mi się przydaje raz w tygodniu co najmniej, kiedy robię sobie przydziałki i robię sobie peeling głowy, bo dzięki temu te przydziałki mogę szybko sobie zrobić. Rewelacja. Także serdecznie Wam polecam. A druga szczotka, która też mi się świetnie sprawdza, jest to szczotka, która była tania jak barszcz, pokosztowała chyba jakieś 12 zł. Jest to szczotka, czy 9, którą kupiłam w Action i ona jest no name, no po prostu kupiona w Action na tym dziale takim beauty. I jest to szczotka, która jest drewniana, ale tutaj z włosiem, okrągła, na którą sobie właśnie te włosy modeluję. Zależało mi na znalezieniu takiej szczotki, co było trochę problematyczne, ponieważ większość tych szczotek, które są okrągłe, to mają strasznie takie kujące, no takie, nawet nie jak te, bo to nie jest kujące, takie igły wystające, można powiedzieć, i ja nie lubię takich szczotek, bo one szarpią mi włosy, te takie metalowe, kują mi tą głowę i to jest dla mnie takie nieprzyjemne, nie lubię tego. A jest to szczotka ta z Action właśnie, która jest mięciuśka, ma takie bardzo przyjemne włosie, no na pewno ona nie jest jakieś naturalne, ale jest bardzo przyjemne, miękkie i rzeczywiście bardzo fajnie mogę sobie nią wywijać w tej nazad. Dzięki temu, że jest drewniana, to też nie jest taka śliska i jeszcze ma takie tutaj słupeczki, nie jest okrągła tutaj, jeżeli chodzi o rączkę, więc fajnie leży i wiecie, Wam jakoś nie wypada z tej ręki. Ja dalej nie jestem jakimś master szefem, master hairdresser, jeżeli chodzi o fryzurę, natomiast ta szczotka naprawdę mi życie ułatwia. Dobrze kochani, to już był cały odcinek, jeżeli chodzi o pielęgnację, tak jak mówiłam, tej pielęgnacji było trochę mniej niż makijażu. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o ulubieńców z zeszłego roku, to te filmiki Wam się podobały. Ja się muszę na nowo troszeczkę rozgadać, złapać flow, no bo była długa przerwa, więc wiecie, to też trochę impact jakiś, no wpłynęło jakoś tam na mnie. Jeżeli dzisiejszy filmik się pojawiał, to oczywiście standardowo kciuk do góry mile widziane, subskrypcja, jeżeli jeszcze tego nie robisz, też mile widziana. I tak jak Wam obiecałam, kolejny pewnie filmik, nie wiem czy następny, czy jeszcze kolejny, to będzie to filmik z podsumowaniem modowym, czyli podsumuję Wam moje zakupy 2022 roku pod kątem szafy kapsułowej, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, co chcę zmienić i tak dalej, więc taki filmik też sobie zrobimy. Planuję też nagrać filmik z czystką szafy, robię to tak sezonowo i myślę, że znowu potrzebuję taką czystkę sobie robić, szczególnie, że jestem w trakcie czytania jednej książki, więc ona ma na mnie dosyć duży wpływ. No i dajcie znać, jeżeli jeszcze nie dałyście pod ostatnim filmem, jakie treści chcecie u mnie oglądać, jakie filmiki, o jakiej tematyce, które najbardziej lubicie. Jeśli macie jakieś prośby, pytania, to też możecie je tutaj zadawać odnośnie życia YouTube'owego czy prywatnego, jak chcecie. Może nagram jakiś Q&A, bardzo chętnie. No i dajcie właśnie znać, czy chcecie jakiś taki filmik bardziej pogadankowy z podsumowaniem zeszłego roku, celami na ten, czy takie filmy lubicie oglądać. Ja już się z Wami żegnam, życzę miłego dnia. Buźka, pa!
We'll be right back.